Dzień dobry. Dzisiaj o jednej z najważniejszych płyt w polskim metalu, z którą ten pan miał sporo do czynienia, ale w troszkę innej formie, bo nie będzie to ta, którą wszyscy znamy najlepiej. Zapraszam. Nie będzie to ta, którą znamy najlepiej, bo znamy wszyscy Oddech Wymarłych Światów. Oczywiście w wersji studyjnej większość z nas pewnie zna go na pamięć. Ja w każdym razie chyba tak. No, większość na pewno tego albumu znam na pamięć. Ale dzisiaj będę mówił o jego wersji demo. Nie wiem, czy to jest jedyna wersja demo, natomiast jedyna, jaką ja posiadam, i wyszła niedawno. A nie wiem dlaczego, czy to jest jedyna wersja demo, bo gdzieś tam kolega pisał, że trafił też na jakąś inną w sieci. No, ale jakiś czas temu ukazała się ta wersja demo. To jest wersja demo wydana niedawno przez High Voltage Records. Oni już wcześniej tam wydawali, widziałem to na kasecie. Też chyba wydawali jakieś inne rzeczy związane z katem. Takie właśnie raczej demówki i jakieś niepublikowane do tej pory rzeczy. Tak mi się wydaje przynajmniej. Nie śledziłem tego bardzo dokładnie, bo wydawali głównie na kasetach do tej pory, a ja kasetowy już nie jestem. No ale kiedy to się pojawiło i że to jest na CD, no to oczywiście ruszyłem żwawo jak... No dobra, nie będę mówił, bo mam dziś nie teraz skojarzenie, ale nie będę mówił tego skojarzenia, bo mogą mnie tutaj zablokować. Tak czy siak, kupiłem oczywiście tę płytę, bo Kat to jest moja miłość, Oddech Wymarłych Światów to jest moja miłość, wersja demo jak najbardziej też chętnie posłucham i sprawdzę. Posłuchałem i sprawdziłem, tak to wygląda, nie wiem, czy cokolwiek widać w tym świetle, o, ale CD będzie widać, nie? Jest ładne. Płyta jest w ogóle wydana ładnie, fajna jest ta okładka, też to jest oczywiście Jerzy Kurczak, ktoś mi tu kapie mocno, dobra. To jest oczywiście Jerzy Kurczak i fajne to jest, bo to jest wersja demo, więc trochę ta okładka też jest wersja demo, bo nie ma ani logo, ani tytułu. To robi fajne wrażenie, zgrywa mi się to, podoba mi się to. W środku mamy jeszcze wypowiedzi muzyków, ograniczone do Romana i Piotra Luczyka i nie są to, przynajmniej w przypadku Romana na pewno jest to jeszcze z czasów Somewhere in Poland. Natomiast to też fajnie gdzieś tam uzupełnia to wydanie. No i co? Mamy tutaj 7 numerów w wersjach, które są dla nich niezbyt oczywiste, rzekłbym. Tu w ogóle nic nie jest oczywiste, bo mamy wersje angielskie, mamy też instrumentalne. Ale zacznę może od całościowego wrażenia. Całościowe wrażenie to bardzo, bardzo piwniczny, bardzo prosty materiał. No ale musimy pamiętać tak, to jest po pierwsze demo, szykowanie się do albumu, bo te nagrania pochodzą z 1986 roku, zostały w Leśniczówce w Chorzowie nagrane w listopadzie, w grudniu, z tego przynajmniej co jest napisane we wkładce. Tak wynika. No i oczywiście są to rzeczy, słuchajcie, no to jest grudzień 86, tak, album wychodzi trochę jednak później, w 88 roku, więc no, trudno tutaj oczekiwać, że będzie to brzmiało tak jak już dopracowany materiał studyjny. Ale to dobrze, bo inaczej nie miałoby to większego sensu, więc to co tutaj dostajemy jest naprawdę surowe. Roman brzmi momentami jak Leynard z Mysteries. Te wokale są naprawdę mocne, powiem szczerze, naprawdę mocne. To tutaj stanowczo mniej Roman śpiewa, dużo więcej krzyczy i to często tak naprawdę rozpaczliwie. Aż momentami byłem zadziwiony, bo człowiek spisałby się świetnie w black metalu, powiedzmy sobie szczerze. No, więc dostajemy tak, angielskie wersje Porwanego Obłędem, Diabelskiego Domu i Max X. Poza tym, że brzmi tutaj wszystko dosyć surowo, no to tutaj trzeba powiedzieć, że są to angielskie teksty. I cóż tutaj, tak naprawdę, no powiem wam, że ja Kata zawsze zresztą kochałem za polski język właśnie, za polskie teksty Romana, bo one już po angielsku to nie ta magia. Często one były zresztą tłumaczone tak dosyć dosłownie i
to niestety traci bardzo dużo. Gdzieś tam zabija to słowo Romana, ten jego styl pisania. No bo tłumaczenie dosłowne niestety nie oddaje tego, bo każdy język ma swoje niuanse i Roman bardzo mocno korzystał z tych niuansów w polskim języku. No, przełożony na angielski to już oczywiście nie jest ta sama magia. Tutaj też, aczkolwiek to też nie tylko w samej sferze zawartości lirycznej, ale też w tym, jak to jest zgrane z muzyką. No bo jednak jakoś dużo lepiej, może to też wynika z tego, że po prostu człowiek jest osłuchany z tym polskojęzycznym romanem, ale dużo lepiej to pasuje do grania Kata niż to, kiedy on po angielsku. No tutaj też trzeba oddać oczywiście to, że te kawałki tutaj nie są za bardzo śpiewane, on tu jednak głównie krzyczy. Więc to też troszkę inaczej z muzyką się zgrywa, ale no... Zawsze wolałem Kata po polsku i na przykład jeśli miałbym słuchać, czy jeśli w ogóle mam do posłuchania 666 lub Metal and Hell, zawsze wybieram 666. Szczerze mówiąc, nie pamiętam, kiedy ostatni raz przesłuchałem Metal and Hell. A 666, no przynajmniej raz w tygodniu sobie odpalam. Jeśli nie całe, to jakiś fragment. Co dalej? No Dziewczyna w cierniowej koronie to jest taki jedyny normalny numer tutaj, bo to jest demo i tyle. Bez zmian, po prostu demo. No okej, nie jest to tak rozbudowane jeszcze tekstowo, nie ma tego świetnego fragmentu, w którym Roman śpiewa, że znajdę cię, znajdę cię. To tego tutaj nie ma, ale jest naprawdę fajnie to zagrane i słychać, że to jest wersja jakby, wiecie, do rozwinięcia, do rozwoju, no bo to potem słychać oczywiście na albumie studyjnym, na wersji studyjnej, że to zostało rozwinięte i fajnie rozbudowane i ten kawałek ma swój klimat. No ale on tu jest po polsku zaśpiewany, więc generalnie jest to taka, powiedzmy, normalna wersja. No i mamy instrumentalne wersje, z czego według mnie niepotrzebnie opisana tu jest Głos Ciemności jako wersja instrumentalna, no bo tam w Głosie Ciemności jednak Roman, co prawda on nie śpiewa, tylko recytuje ten tekst, ale jednak go recytuje, więc nie nazwałbym tego wersją instrumentalną. Natomiast Bramy Rząd i Diabelski Dom są w wersjach instrumentalnych i brzmi to naprawdę fajnie, potężnie, mocno, piwnicznie, podziemnie. No i tak to wygląda mniej więcej w kwestii przejazdu przez kawałki, podsumowując. No na pewno nie jest to materiał do codziennego słuchania, szczególnie kiedy się jest tak dobrze osłuchanym z wersją studyjną, zna się ją na pamięć, to tutaj raczej częściej pojawia się po prostu lekki uśmieszek albo no czasami szczęka może opaść też pozytywnie raczej, albo w ogóle ze zdziwienia, że tak Kat też potrafił grać. No bo oczywiście wersja studyjna potem została bardzo mocno przecież wygładzona, a tutaj to jest naprawdę podziemny momentami black trash. Bardzo to jest no, surowe i naprawdę niektórych może bardzo mocno zaskoczyć. Mnie też nawet momentami zaskoczyło. No ale tak jak mówię, no nie jest to rzecz, której byśmy teraz słuchali na co dzień, gdyby może najpierw to usłyszała, potem wersję studyjną. To też byłoby inne podejście. Także jeśli ktoś nie słuchał w ogóle Kata wcześniej, jeśli są tacy, a pewnie są, nie zna oddechu wymarłych światów, to polecam sobie najpierw posłuchać tej wersji demo, a potem wersji studyjnej. O. To może być ciekawe doświadczenie. Tak chronologicznie to odsłuchać. Co tu jeszcze? No i to chyba tyle, no bo w zasadzie powiem tak, to nie jest rzecz, która musi być na półce, ale jeśli ktoś kocha Kata, to pewnie będzie chciał to mieć na półce, no bo jest to zapis pewnych wydarzeń ważnych dla polskiej muzyki metalowej. Jest to jakiś tam stadium tworzenia jednego z najważniejszych albumów w historii polskiego metalu. Wielu twierdzi, że najważniejszego, no dla mnie to on jest w dwójce najważniejszych albumów polskiego metalu. Bo drugim jest 666, więc to mówię o twórczości Kata, także dwa albumy Kata, które są wśród tych najważniejszych i oba znalazłyby się pewnie w trójce najważniejszych albumów w ogóle dla polskiego metalu, więc na pewno jest to ważna rzecz, ale nie jest to rzecz, do której będziecie wracali codziennie, w każdym razie nie sądzę, ja nie wracam, oczywiście to nie znaczy, że ktoś nie musi wracać. Tak czy siak polecam High Voltage Records. Nie wiem, jaki to był nakład tego, wiem, że te kasety to tam były jakieś jaja robione z tą dystrybucją kaset i w ogóle to tam trochę było
robione, powiem szczerze, amatorszczyzna i trochę tam dała ciała wytwórnia, z tego co wiem. Wielu ludzi bardzo narzekało. Tutaj z CD, z tego co widzę, jest inaczej. Podejrzewam, że nakład jest też większy. Pewnie zainteresowanie było duże, nawet bardzo duże. Ale ja bez problemu dostałem nawet dwie sztuki, więc myślę, że jak ktoś będzie chciał, to gdzieś to znajdzie, a pewnie się też pojawi w drugim obiegu. No i chyba jest w necie. No, także polecam jeszcze raz Oddech Wymarłych Światów, demo. No i to tyle. Do następnego.